Cześć, witajcie w ten cudowny środowy wieczór. Chociaż właściwie, kiedy ja nagrywam dla Was ten film, to mamy wtorkowy poranek. Ale kiedy Wy to oglądacie, to zapewne zbliża się już środowy wieczór. No ale nieważne, przejdźmy do sedna. Na samym wstępie chciałabym Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za aktywność pod ostatnimi filmami, szczególnie za komentarze, ponieważ dzięki nim wiem już, w jakim kierunku dalej rozwijać swój kanał. Padło mi do głowy także kilka ciekawych pomysłów na następne materiały, tak więc to tylko i wyłącznie Wasza zasługa, za którą bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. A dzisiaj przejdziemy do kolejnego odcinka z serii Kompendium Wiedzy na temat piercingu i zajmiemy się wszystkimi możliwymi przykuciami do wykonania w rejonie ust. Jest tego trochę, może nie tak dużo jak w ostatnim filmie, ale w przypadku ust mamy do czynienia z różnymi kombinacjami kolczyków, o których powiem na samym końcu. Najpierw przejdę do tych podstawowych przekuć, tak więc zaczynamy. Ashley to pionowe przekucie przechodzące przez środek dolnej wargi, gdzie stopka kolczyka schowana jest wewnątrz ust. Czas gojenia wynosi od 2 do 4 miesięcy. Frowny to przekucie wędzidełka dolnej wargi, które goi się stosunkowo szybko, ponieważ ten czas wynosi około 3 tygodni. Jednak jest to kolczyk obarczony bardzo dużym ryzykiem migracji czy uszkodzenia szkliwa bądź osuwania się dziąseł. Także pamiętajcie, musicie mieć to na uwadze, jeżeli chcecie się na niego zdecydować. Labret to przekucie, które wykonuje się zaraz poniżej dolnej wargi i jest ono możliwe do zrobienia na całej jej długości. Jest to chyba jedno z najczęściej wykonywanych przekuć, które często stanowi element różnych innych kombinacji kolczyków, o których powiem na końcu. Jednak z tego co wiem, z doświadczenia moich znajomych, jest to przekucie, które ma bardzo dużą tendencję do opuchlizny i ten czas gojenia, który wynosi od 2 do 4 miesięcy, jest dość problematyczny dla osoby, która zdecydowała się na ten kolczyk. Jeżeli jednak naprawdę obawiacie się opuchlizny i bólu, to zdecydowanie powinniście zrezygnować z lip ringa. Jest to kolczyk, który przechodzi przez kącik dolnej wargi, i jego tendencja do opuchlizny bądź nawet krwawienia wynika z tego, że do przekucia zakłada się biżuterię w kształcie kółka. Czas gojenia lip ringa jest standardowy, więc wynosi od 2 do 4 miesięcy, no ale jest to też nieco bardziej problematyczny i wymagający cierpliwości oraz poświęceń kolczyk. Lowbred to z kolei przekucie, które przechodzi znacznie poniżej dolnej wargi i podobnie tak jak labret może być elementem różnych innych kombinacji i można je wykonywać na całej długości brody. Lowbred goi się od 2 do 4 miesięcy. Madonna to kolczyk, który wykonuje się nad kącikiem ust górnej wargi i często stanowi on element różnych kombinacji, chociaż sam w sobie też ma wiele uroku. Czas gojenia wynosi od 2 do 4 miesięcy. Meduza jest przekuciem łuku kupidyna, czyli miejsca znajdującego się między nosem a czubkiem górnej wargi. Przy jego wykonywaniu należy uważać na wędzidełko, które znajduje się zaraz pod górną wargą. Jednak moim zdaniem ten kolczyk wart jest ryzyka, ponieważ według mnie należy do jednych z najbardziej urokliwych kolczyków, które możecie sobie wykonać w rejonie ust. Czas gojenia meduzy jest standardowy i wynosi od 2 do 4 miesięcy. Smiley, dobrze znany i lubiany kolczyk, to właśnie przekucie wędzidełka górnej wargi, o którym przed chwilą wspominałam. Smiley, podobnie tak jak Frowny, goi się bardzo szybko, ponieważ około 3 tygodni do maksymalnie miesiąca, jednak obarczony jest tak samo dużym ryzykiem migracji czy możliwością uszkodzenia szkliwa bądź usuwania się dziąseł, szczególnie jeżeli będziecie się nim bawić. Także nie róbcie tego, nie bawcie się swoimi kolczykami wewnątrz jamy ustnej, bo jest to po prostu niebezpieczne. Vertical labret
oraz Vertical Medusa to modyfikacje poprzednio wymienionych przeze mnie przekuć. Kolczyki te przechodzą przez wargę na wylot. Jeżeli chodzi o jakieś ryzyko związane z tymi rodzajami przekuć, to w tym przypadku jest ono bardzo małe, ponieważ żaden z tych kolczyków nie ma bezpośrednio fizycznego kontaktu z wnętrzem waszej jamy ustnej, więc nie macie się tu czego bać. Okres gojenia należy do nieprzyjemnych, ponieważ kolczyki te bardzo często puchną, krwawią i są to dość nieprzyjemne 2 do 4 miesięcy, które po prostu musicie przeczekać. Ok, teraz kiedy uporaliśmy się z wszystkimi podstawowymi przekuciami, jakie są możliwe do wykonania w rejonie ust, to zaprezentuję Wam te różne kombinacje, jakie możecie uzyskać. Aby ułatwić sobie nieco tłumaczenie, posłużę się taką oto fajną infografiką. Możecie sobie zastopować filmik i się jej dokładnie przyjrzeć. Jeżeli chodzi o czas gojenia, bądź właśnie to niebezpieczeństwo związane z danym rodzajem kolczyka, to jest ono takie samo jak w przypadku tych wszystkich podstawowych rodzajów przekuć, więc nie będę się tutaj powtarzać. Więc jeżeli czegoś nie pamiętacie, to po prostu przewińcie sobie film. A ja dziękuję Wam dzisiaj serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek był przydatny i że się Wam podobał. Jak zwykle zachęcam do komentowania i do sugerowania mi, o jakiej części ciała powinnam opowiedzieć w następnym filmie. I jak zwykle zachęcam do aktywności, do odwiedzenia mnie w moich pozostałych mediach społecznościowych. A na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!